Witam na drugiej części konferencji po meczu Widzew Łódź Legia Warszawa. Z nami jest już trener drużyny gospodarzy Janusz Niedźwiedź. Poproszę o zabranie głosu po końcowym gwizdku. Dobry wieczór. No na pewno nie tak wyobrażaliśmy sobie to spotkanie. Liczyliśmy oczywiście na zwycięstwo i trzeba pochwalić zespół za drugą połowę, bo w drugiej połowie zrobiliśmy wszystko, żeby to spotkanie wygrać. Natomiast w pierwszej połowie po mniej więcej 15 minutach nasza gra nie była taka, jaka powinna być, jaka miała być. Zabrakło nam w tym wszystkim błysku, zabrakło szybkiej gry, szybkiego zajęcia pozycji, zabrakło jeszcze bliższego kontaktu, to co robiliśmy w drugiej połowie, gdzie wychodziliśmy odważnie. Myślę, że też drużyna poczuła, że jest 2-0, nie mamy nic do stracenia i teraz możemy wyjść wyżej, agresywniej. Trochę żałuję, że nie strzeliśmy wcześniej bramki w drugiej połowie, bo myślę, że ten mecz jeszcze by się ożywił i nasi kibice, którzy dzisiaj, trzeba docenić to, co zrobili po raz kolejny, jeszcze bardziej by nas ponieśli, a my byśmy ich ponieśli do tego, żeby może to spotkanie przynajmniej wyrównać. No, też kolejna sytuacja, której żałujemy. Słyszymy o jakimś 10-centymetrowym spalonym. Czasem też się zastanawiam, czy 10 centymetrów później decyduje o być albo nie być. I przypuszczam, że gdyby ta bramka wpadła właśnie wcześniej na 2-1, to kto wie, czy jeszcze przynajmniej nie wyrównalibyśmy tego spotkania. Dzisiaj się już tego nie dowiemy. Później oczywiście ta dłuższa przerwa, bo VAR też trwał moim zdaniem za długo i to znowu przeciągało, a to było dla Legii korzystne, bo jak widzieliśmy też zaczęli grać na czas, przeciągać, przewracać się momentami, gdzieś chwilę poleżeć, wytrzymać, to też i trochę boiskowego cwaniactwa i też poczuli, że są w tarapatach. Później ten VAR, chwila przerwy i też tak cały czas próby wytrącenia nas z tego rytmu. Za drugą połowę na pewno gratulacje, za pierwszą, tak jak powiedziałem, myślę, że 15 minut i łącznie to dało może 60, może 65 minut, natomiast to było za mało, żeby dzisiaj wygrać z tą jakością, którą ma Legia. Dziękuję trenerze. Pora na pytania z sali. Przypominam o przedstawieniu się i podaniu redakcji. Maciej Mieczewski, Radio Widzew. Panie trenerze, jeszcze właśnie o tą pierwszą połowę chciałem zapytać. My celowo wyszliśmy tak troszkę cofnięci i chcieliśmy przyjąć Legię, czy to były po prostu jakieś błędy zawodników w realizacji założeń? Nie, my nie chcieliśmy przyjąć Legii na własnej połowie. Chcieliśmy wyjść właśnie tak jak w drugiej połowie, odważnie, może nie aż tak jak rzeczywiście od samego początku, bo widzieliśmy, że Karol Danielak biegał bardzo wysoko, praktycznie przechodziliśmy na czterech obrońców i stąd się brały kłopoty, bo po lewej stronie Mladenowicz musiał grać najczęściej do stopera albo do bramkarza. Potem kontynuowaliśmy nasz pressing i gra Legii opierała się na dwóch, trzech podaniach, najczęściej do tyłu do bramkarza i Tobiasz kopał do przodu. Więc no, tu rzeczywiście poszliśmy bardzo odważnie, zresztą chyba po dosłownie 10-11 minutach. Zapłaciliśmy też chwilę za to i było takie kilka minut, gdzie Legia opanowała grę i wydawało się dla nich, że już ten mecz będzie się toczył pod ich dyktando, natomiast znowu później złapaliśmy wiatr w żagle. Tak jak powiedziałem, żałuję, że ta bramka Patryka nie została uznana, bo ona na pewno jeszcze dodałaby kolorytu temu meczowi, który uważam i tak był kolorowy, natomiast punktów nie mamy. Chciałem zapytać też o zdrowie Marka, bo od wczoraj w zasadzie gdzieś tam kuluarowo wiedzieliśmy o tym, że może go dzisiaj zabraknąć. Jak poważny to jest uraz i kiedy możemy się go spodziewać? Nie jest to poważny uraz, ale na razie nie jest zdolny do treningu. Jeszcze jedno pytanie odnośnie Ernesta. To nie jest chyba pierwszy mecz, gdzie on ma jakieś problemy ze ślizganiem się, bo były dzisiaj takie dwie, trzy sytuacje, gdzie mogliśmy czy oddać strzał, czy mógł lepiej przyjąć piłkę i gdzieś tam się poślizgnął. Jest jakaś szansa, że nie wiem, czy to jest kwestia obuwia, czy po prostu za szybki jest na te buty. Jedną piłkę tak dostał na plecy i musiał bardzo agresywnie hamować, więc w jednej sytuacji myślę, to nie była kwestia butów, tylko wiemy, że Ernest jest bardzo dynamicznym zawodnikiem. Jak nabierze tempa i trzeba nagle przyhamować i bardzo szybko zrobić zwrot, być może ta noga gdzieś poślizgnęła się na murawie. Raz żałowałem właśnie w drugiej połowie, że dostał taką dobrą piłkę i wydawało się, że to się zakończy bramką i szkoda tej sytuacji.
Robert Wiećko, telewizja. To ja jedno pytanie mam tylko. Czy troszeczkę nie przerósł nas ten mecz? Czy jakoś tam nie mentalnie myśmy nie udźwignęli tego spotkania? No, będziemy rozmawiać z zespołem, bo no tak jak powiedziałem, nie tak chcieliśmy grać w pierwszej połowie i myślę, że od samego początku, jak przyszedłem, powiedziałem, co chciałbym, żeby nas cechowało. Możemy wybaczyć błąd, bo to jest normalne, że jeśli ktoś jest lepszy jakościowo, jesteśmy w stanie to po prostu przetrawić i wziąć się jeszcze lepiej do pracy i w następnych meczach punktować. Natomiast musi być odwaga, musi być ten charakter, którego oczekujemy i dlatego jesteśmy zespołem odważnym i tego wymagamy bezwzględnie. I tutaj nie będzie nigdy odstępstw od tego, jakim mamy być zespołem, jakimi mamy być ludźmi. Nie chcemy być jak inni, chcemy być sobą, chcemy być Widzewem właśnie z charakterem, z polotem, z błyskiem wokół i przede wszystkim z odwagą tego, żeby grać właśnie w takim stylu, jak to zrobiliśmy w drugiej połowie. Tak jak powiedziałem, 60-65 minut to za mało, żeby dzisiaj ograć, bo oddaliśmy więcej strzałów, szczególnie w drugiej połowie, natomiast no, zbyt mało celnych. Legia jak uderzyła na bramkę, to były to strzały celne i kończyły się bramką. Bogusław Kukuć. Ja mam takie pytanie. Tutaj pana poprzednik, kolega Runajcz, podkreślił, że był to ciekawy mecz również dlatego, że jego zespół przebiegł 119 kilometrów, a pana zespół nawet więcej, 120 kilka. Także to jest dowód na to, że po prostu no była porządna robota ze strony obu stron. Natomiast drugi atut Widzewa polegał na tym, że wykonywali 9 kornerów, a Legia tylko 2 i to pierwszy w 70 minutach. No więc to jakby sugeruje, że mecz był bardzo wyrównany. No niestety, wydaje mi się, że jeżeli nie uznamy tej bramki Stępińskiego, to pierwszy celny strzał Widzewa był w 86 minucie z główka Terpiłowskiego z bliska wprost bramkarza. No to jest, to ja pierwszy raz widzę w taki oglądałem z Legią. Zawsze było więcej strzałów. Niestety w pierwszej połowie jednak młodzieżowiec w bramce Legii nie został poddany żadnej próbie. No dzisiaj możemy powiedzieć o tej sytuacji Johanssona, tak? Johanssona, który dostaje piłkę i no, trafia, no, trzeba przyznać, fenomenalnie uderzył po długim rogu i wpadła bramka ta na 1-0, a my za chwilę mamy w pierwszej połowie, myślę, że bardzo podobną sytuację Juliana Szechu i przenosimy ją kilka metrów nad bramką. Ale to, co powiedziałem, jeśli będzie większa jakość, ktoś okaże się od nas lepszy, jesteśmy w stanie po prostu pokornie przyjąć to i pracować dalej. Natomiast to, co powiedziałem, mamy być odważni, chcemy kreować te sytuacje, doprowadzamy, myślę, drużynę do wielu strzałów, do takich możliwości, gdzie możemy je wykorzystać, cały czas nad tym pracujemy, ale no, tu potrzeba się wykazać precyzją. Czy mamy kolejne pytania? Ja jeszcze chciałem zapytać o rozegranie tego stałego fragmentu gry, tego rzutu wolnego, gdzie takie miałem wrażenie, że to chyba trochę ćwiczone było takie niby zamieszanie i wybiegnięcie Bartka Pawłowskiego. Tam był karny Bartek w szatni, czy na żywo mówił, że był faulowany? Bo wiem, że były jeszcze jakieś rozmowy, czy Dominika, czy Karola z sędzią Marciniakiem. Znaczy, to od razu wytłumaczę, bo to rozmawialiśmy o tej sytuacji, tam był faul. Sędzia go przegapił, ale był faul. Tylko VAR może interweniować wtedy, kiedy jest to rzut karny. A jeśli coś się dzieje 30, 50, 70 centymetrów poza polem karnym, VAR już nie interweniuje, nie wraca, że to jest rzut wolny, więc musimy zobaczyć, ile znowu centymetrów nam brakło. No ale to są właśnie te szczegóły, nie? Szczegóły czasem trzeba mieć trochę odrobinę może farta, żeby te 10 centymetrów spalonego albo te 50 centymetrów wciągnąć w pole karne, bo Bartek był faulowany i tutaj nie było wątpliwości. Jest tylko 5 przypadków, żeby zadziałał VAR. No i to nie łapie się. No, nie złapał się to właśnie w ten przypadek VAR-u i no ale no nic, no. Nic nie zrobimy teraz. Oby jak najmniej sędziego Marciniaka.
Dobry wieczór, panie trenerze, to ja jeszcze pozwolę sobie zadać pytanie, Łukasz Grabowski, Fakt. Dwa pytania, pierwsze o Czurbadzińskiego, ponieważ mamy piątą kolejkę i jest to wasz środkowy obrońca podstawowy, który w każdym meczu popełnia 1-2 bardzo duże, bardzo poważne błędy. Czy zastanawia się pan nad zmianą w środku obrony? A jeśli by pan wyszczególnił jakiś ten taki duży błąd dzisiaj? Dzisiaj w końcówce już w doliczonym czasie gry niedokładnie zagrywa piłkę, później fauluje, dostaje za to żółtą kartkę. Tak, to jest ta sytuacja, natomiast to nie jest tylko kwestia tego jednego błędu. My mamy określone wymagania na tej pozycji. Oczekujemy od takiego zawodnika, żeby nie tylko budował grę, tak jak nawet wyprowadzamy z piątego metra, żeby robił to dynamicznie, żeby wiedział, w którą stronę też tą piłkę wyprowadzić, do tego, żeby skracał pole gry, reagował na piłki za plecy, wygrywał te górne piłki, lepiej się ustawiał w polu karnym, więc my cały czas pracujemy i Czorba robi postępy w każdym dniu. Natomiast jeśli ktoś nie grał w ten sposób w poprzednich latach, a tu te wymagania są naprawdę duże, on też potrzebuje trochę czasu, żeby jeszcze lepiej zrozumieć nasz model gry i nawet mówię same otwarcia, żeby wiedzieć, czy akurat wyjść w prawo, czy w lewo, czy ukierunkować napastnika, czy wprowadzić tą piłkę pomiędzy dwóch. My jeszcze wczoraj rozmawialiśmy odnośnie ustawienia w budowaniu gry i również odnośnie nawet wprowadzenia, jeśli chodzi o otwarcie, więc to cały czas ten proces postępuje. Natomiast czy rozważamy? My cały czas rozważamy, bo Żyro dobrze prezentował się na tej pozycji dzisiaj, pomimo że krótko zadebiutował Serafin Szota, też myślę, że dobra zmiana, więc mamy tutaj coraz więcej zawodników w tej opcji, że coraz lepiej rozumieją nasz model i kolejny tydzień to kolejny czas i możliwości na to, żeby kolejni zawodnicy pokazali się z dobrej strony i wywalczyli to miejsce. I drugie pytanie, panie trenerze, mówi pan o błysku w oku, mówi pan o stylu, ja się z tym wszystkim zgadzam, widzę, w gra atrakcyjnie, fajnie i ciekawie, ale nie ma z tego punktów. Czy jest pan gotów na taką troszeczkę poświęcenie tego ładnego stylu gry dla punktów, jeśli będzie taka potrzeba, czy będzie się pan konsekwentnie trzymał swojego? Tak, jak będzie taka potrzeba, to zawsze, bo tylko krowa nie zmienia zdania, chyba tak jest powiedzenie, więc oczywiście, że tak, tylko jeśli to przynosi nam, ile dzisiaj mieliśmy, 18-20 strzałów? No powiedzmy 14 w drugiej połowie same, jeśli to przynosi nam tyle sytuacji, tyle strzałów, potrafimy zdominować, myślę, że przez prawie całą drugą połowę Legię, która myślę, że jest na takiej fali wznoszącej, że oni po tym ostatnim meczu, gdzie wygrali 2-0, oni nabierają rozpędu i to nie jest taki zespół rozbity, jak jeszcze niedawno był, tylko to jest rzeczywiście dużo lepszy zespół jeszcze niż był, nie wiem, miesiąc czy nawet kilka rok temu. Dlatego jeśli będziemy widzieć, że w perspektywie dłuższej, ale mówię oczywiście zdecydowanie dłuższej niż 1, 2, 3 spotkania, myśmy widzieli, że nasza gra nie przynosi nam określonych korzyści, nie przynosi nam sytuacji od doprowadzania drużyny do zagrożenia realnego lub nie wiem, byśmy tracili bramki na potęgę, to oczywiście, że zmienimy, bo ja jestem trenerem, który chce przede wszystkim wygrywać. Też często słyszę o tym, że my chcemy ładnie grać albo ładnie gramy. Nie wiem, kto tak mówi, ale to nie ma w tym nawet ziarenka prawdy. My nie chcemy grać ładnie. Nasz styl powoduje, że mamy powtarzalności. Nasz styl powoduje, że jeśli coś zrobimy nie tak, stracimy bramkę, to wiemy, od czego to zależy i nad czym możemy popracować. I dlatego na to kładziemy nacisk, żeby te powtarzalności, ten styl to jest to, co wy nazywacie czasami ładną grą, to nie jest ładna gra, to ma być konkretna gra z określonymi zadaniami, która będzie powodowała, że potem będziemy wiedzieć, co od czego się bierze i nad czym musimy pracować, żeby poprawić, nie wiem, rozwijanie akcji i doprowadzanie do sytuacji strzeleckiej, albo nad czym pracować, jeśli chodzi o grę w obronie. Znaczy my w tym tygodniu mieliśmy trochę więcej problemów niż Marek, ale nie skarżymy się, nie żalimy, bo patrząc na rundę wiosenną, co się działo, to teraz to jest draśnięcie, natomiast no trochę mieliśmy innych też kłopotów różnych, nie tylko z Markiem. Pytam, w najbliższym czasie możemy spodziewać się jeszcze jakichś wzmocnień, bo o tym się gdzieś tam mówi, że rozmowy są prowadzone z różnymi zawodnikami. Tak. Jaka to jest perspektywa czasu, czy raczej końcówka okienka, ten ostatni tydzień, czy w tym tygodniu może się ktoś pojawi? Nie mamy tutaj, jeśli chodzi o nas, ciśnienia, że to musi już być w ciągu kilku dni. Czekamy na to też, bo wiemy, że mniej więcej koło tego
15-20 sierpnia. No część zawodników na pewno, która nie będzie grała, będzie miała ochotę zmienić klub. Być może wtedy też trafi się jakiś zawodnik, który będzie mógł realnie wzmocnić nasz zespół. Dlatego cały czas prowadzimy rozmowy, cały czas obserwujemy rynek. Mamy też oczywiście określonych zawodników gdzieś na tapecie. Natomiast nie chcemy się spieszyć, bo jeśli zrobimy ruch czy ruchy, to chcemy, żeby one były jakościowe i żeby rzeczywiście wzmocniły naszą drużynę. Za nami mecz z Legią Warszawa, niestety przegrany, więc drugi mecz z rzędu u siebie, zostajemy bez punktów, ale jak to ty ocenisz z perspektywy murowej? No myślę, że jesteśmy bardzo źli na ten wynik, bo chcieliśmy sobie, jak i kibicom sprawić dzisiaj radość, bo no po dobrych kilku latach tutaj są mecze ekstraklasowe i na razie mamy u siebie 0 punktów, także na pewno no możemy przeprosić tylko kibiców, że może tak licznie przybywają, zresztą tak jak wcześniej, ale naprawdę myślę, że każdy dzisiaj chciał wygrać, no niestety nie udało się. Widać było może większe doświadczenie graczy Legii, ale to nie jest usprawiedliwienie, bo przed meczem wiedzieliśmy, że mają dobrych zawodników, a mimo to wierzyliśmy w wygraną, bo myślę, że mamy dobry zespół i każdy wierzył w to. No niestety zabrakło może trochę centymetrów przy tej bramce Patryka Stępińskiego albo trochę więcej czasu po tym golu na 1-2. No nic, kolejny mecz już w przyszłym tygodniu, także zbieramy się do dalszej pracy. Mówiono, że to taki piłkarski polski klasyk. Czy wy też odczuwaliście jakieś dodatkowe emocje z tym związane? Na pewno czuć było tę atmosferę. Tutaj już kilka godzin przed meczem widać było kibiców. No ale też musieliśmy te emocje jednak opanować na boisku, żeby nie wkradła się nerwowość w nasze poczynania. No i na pewno żałujemy, że w takim meczu, bo to jednak dla mnie też zawsze, oglądając kiedyś takie mecze Widzewa z Legią, no to był taki polski klasyk i myślę, że jest nadal, bo myślę, że cała Polska dzisiaj śledziła ten mecz, także no szkoda, że nie udało się wygrać. Ale walczyliście do końca, strzeliłeś bramkę, chociaż no nie wygraliście, ale czy ta bramka i tak cieszy? No nie cieszy, bo to już szkoda w ostatniej minucie, już może zabrakło czasu, żeby później wyrównać. Inaczej sobie wyobrażałem tę pierwszą bramkę w Widzewie, że będzie wielka radość, ale myślę, że jeszcze takie bramki przyjdą i dadzą jakieś punkty drużynie. Na pewno jest nas duża złość na ten wynik, dwie różne połowy. Pierwsza początek jeszcze w miarę niezły, nawet te pierwsze 10 minut niezły w naszym wykonaniu. Potem siedliśmy, ciężko wytłumaczyć dlaczego Legia przyjęła inicjatywę, siła dwa gole. No i ustawia sobie mecz. W szatni dokonaliśmy pewnych korekt i na drugą połowę wyszliśmy odmienieni. Dobrze myślę to wyglądało, nasza dominacja, stworzyliśmy sobie szansę. No szkoda nieuznanej bramki Patryka, tak, bo myślę, że trybuny by nas wtedy poniosły i byśmy mogli wywalczyć korzystny rezultat. Myślisz, że czego zabrakło, żeby przynajmniej ten jeden punkt tutaj został? Ciężko powiedzieć, ale no na pewno nie możemy mieć takich momentów, tak jak w pierwszej połowie, że te 30 minut, 35 minut oddajemy tak dominację przeciwnikowi i nie ma trochę nas wtedy w meczu. Właśnie tracimy bramki, dwie szybko i w miarę w prosty sposób. I to nas właśnie kosztowało, tak jak powiedziałem, no Legia sobie tym ustawiła mecz i ta taka nasza nieobecność w tych 30 minutach kosztowała nas dzisiaj 3 punkty. Mhm.
Są za nami już dwa mecze domowe, ale fakty są takie, że zero punktów. Co zrobić, co zmienić, żeby w następnym meczu to poprawić? No tak, tak, to boli, bo mamy ze sobą na pewno niesamowite wsparcie i atmosfera jest, no tak jak powiedziałem, te trybuny nas niosą, tak, dla przeciwników to jest na pewno niekomfortowa sytuacja tu grać, dlatego musimy zrobić wszystko, żeby następne mecze u siebie zacząć wygrywać, żeby stworzyć z naszego stadionu taką twierdzę. Musimy dalej ciężko pracować, wyciągać wnioski, analizować, poprawiać te detale, te szczegóły, które szwankują, bo pokazujemy cały czas, że potrafimy grać, potrafimy tworzyć sobie okazje, a brakuje bardzo mało, żeby te mecze przechylać na naszą korzyść. Zaliczyłeś swoje pierwsze minuty w Parwach Widzewa w ligowym meczu. Nie do końca udanym, ale jak ocenisz? Znaczy, debiut to debiut. No, też nie mam za bardzo czasami wpływu na to, w jakim meczu debiutuję, ale chciałem na pewno wejść, chciałem pomóc drużynie. Chcieliśmy ten wynik odwrócić, wierzyliśmy do końca, wydaje mi się, że było to widać. No ale niestety, no, wydaje mi się, że zagraliśmy dzisiaj, oczywiście tak gorąco oceniając, nie tak jak chcieliśmy. Pokazaliśmy za mało na tle takiego rywala, ale jest to na pewno fajna, cenna lekcja. Wydaje mi się, że... Znaczy, nie wydaje mi się, to wiem o tym, że to jest proces i jeżeli dalej będziemy podążać tą ścieżką, to na pewno będziemy jeszcze zdobywać cenne punkty i będziemy cieszyć się grą. A jak ogólnie ocenisz te pierwsze mecze? Początek wydaje mi się, że w miarę ok. Potem gdzieś Legia przejęła inicjatywę, trzymała tę piłkę, zagrażała nam dośrodkowań, więc wtedy po 15 minutach czuliśmy, że Legia gdzieś mocniej zaatakowała, ale wydaje mi się, po przerwie to my byliśmy gdzieś drużyną, która stworzyła sobie bardziej klarowne sytuacje. Też do końca nie widziałem tej sytuacji z ręką, a jestem spalonym, ale wydaje mi się, że właśnie kolejny raz zabrakło mało. Kolejny detal. Te detale na poziomie ekstraklasy przeważają wynik spotkania, więc uważam, że musimy po prostu, tak jak mówię, jak najszybciej wyciągnąć lekcję z tego meczu i zdobywać punkty.